Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie spróbujemy sprawdzić i policzyć te muchy, które są w tym gnieździe. To jest ta samica. Ma powiększoną klatkę. Na dwie duże. Dobra. To próbujemy liczyć. Tu natrzemy sobie rękę. Musimy to samo, żeby nie wyczuła obcego zapachu. Bardzo ładne. Sprawdzamy. Już młode mają sierść. Bardzo ładnie urosły. Zobaczcie. Nieduże są jeszcze. Na otwarte oczu, ale są bardzo ładne. Wszystkie żyją. I jest chyba tutaj. O, są takie szare nawet. Bardzo ładne. Oj, jeszcze nie wyleczyła się. Dobra, bo jest zimno, przykrywamy. Wszystkie żyją. A i jak ja sprawdziłem, jest ich 9 aż. A tu jeszcze widzę, że nie ma sobie młoda paszy, to jej też doszukujemy jej. Tutaj mam paszę, właśnie weźmiemy taki jeden słoiczek. Dosypiemy. Niech je. O, zobaczcie. Ta ma. Zobaczcie, jak urosła. Jest dosyć duża. Przypominam, że to jest córka tej samicy. Sobie zaraz je porównamy. Mi się wydaje, że ta jest będzie większa od niej. Nawet. Zobaczcie. Tutaj na chwilę jej otworzymy. Porównamy sobie. Zobaczcie. Tu jest taka. A tu jest taka. Nawet może są równego rozmiaru. Widzicie? Dobra, niech je. Nie przeszkadzamy jej. Ciężko się coś zamyka. Tutaj jest czarna. Widać, to jest taka duża dosyć. No. O, tej też dosypiemy. Paszę, zobaczcie. No, widać, że też płakło. A jakbyście chcieli wiedzieć, jak chodzę do tego systemu, nalewam wodę, to chodzę, biorę tam drabinę sobie. No i tu ją postawiam i wchodzę. Zobaczymy zresztą, ile jest wody. Jeszcze trochę jest nawet. Jak tu widać. Nie wiem, ale chyba widzieliście. Tutaj ten. Też są te młode. No. Urazimy się w następnym odcinku. Cześć.